Na rysunku mamy zwierciadło kuliste wklęsłe w środku krzywizny w punkcie O. Przez ten punkt przechodzi główna oś optyczna zwierciadła. Rozpatrzymy wiązkę promieni równoległych do głównej osi optycznej. Skrajny promień, najbardziej oddalony od głównej osi optycznej, pada na zwierciadło pod kątem alfa i zgodnie z prawem odbicia odbija się pod tym samym kątem, przechodząc przez punkt F1 na głównej osi optycznej. To jest jego ognisko. Promień blisko głównej osi leżący pada pod innym kątem niż alfa, pod mniejszym kątem gamma na zwierciadło i pod takim samym kątem się odbija, przechodząc przez F2, czyli przez ognisko zupełnie inne niż F1. Wszystkie promienie leżące między tymi dwoma skrajnymi będą miały ogniska pomiędzy F1 i F2. Aberracja sferyczna zwierciadeł kulistych to rozmycie ogniska wynikające z tego, że promienie związki równoległej do głównej osi optycznej padają na zwierciadło pod różnymi kątami. Wada ta szczególnie daje się we znaki podczas obserwacji astronomicznych za pomocą teleskopów zwierciadlanych.